Cześć. Jesteśmy na torze prowadzącym do Polkarbonu. W tle widzicie stację Będzin Łagisza i dzisiejszym celem jest po prostu wizyta na Łagiszy. I tyle. Zobaczymy, co się pojawi, co będzie jechać. Być może pójdziemy w kierunku piekła. Zaraz zobaczymy, co będzie się działo. Oczywiście najfajniej byłoby coś złapać na Polkarbon, ale to jest trudne. Jest poniedziałek. Dzisiaj na Polkarbon według mnie nic nie jechało. Jest spore wyjeżdżenie, więc sądzę, że jechali tu w czwartek lub piątek. Aktualnie na Polkarbon jeździ głównie ta Ludmiła. Ona jeździ aktualnie dla przewoźnika Karpiel. I poza nią nie wiem, czy coś innego jeszcze w ogóle jeździ aktualnie na ten zakład. No, a no raz też był taki moment, że Rumuny Zielone jeździły na ten Polkarbon. Z tym, że muszę powiedzieć, że ja aż takim miłośnikiem Rumunów nigdy nie byłem. Zawsze mnie bardziej interesowali po prostu prywaciarze. Dobra, idziemy. W ogóle zobaczcie, jaki tu jest klimat, nie? Pięknie. Teraz jesteśmy tutaj na szlaku do stacji Łagisza Elektrownia. Cześć. Jesteśmy na rozjeździe do Metal Zbytu? Nie jestem pewny, że tak to się nazywa. W każdym razie tutaj to jest, ok. To jest nieczynne aktualnie, ale było czynne, cholera jasna, kiedy to było? Jakoś 2 lata temu chyba? Idziemy sobie dalej w kierunku piekła. Podzielę się jeszcze małą ciekawostką, że aktualnie tor na EC Będzin jest czynny. On jest cały czas czynny, ale byłem sprawdzić, czy rzeczywiście cały czas jeżdżą. Jeżdżą. Są to krótkie składy jednocysternowe. Zapewne Lotos cały czas tam jeździ. Siedzimy sobie tutaj przy szlaku właśnie, którym szliśmy na piekło. Jesteśmy całkiem niedaleko piekła. Tam w krzakach jest inny tor na Protor, Kuźnicę Warężyńską i tyle. Ja sobie tutaj siedzę, czekam. Nie wiem, jak długo tu będę. Może godzinę, zobaczymy. Czekamy. Dobra, panowie, co się jedzie? Co się jedzie z Łagiszy, czyli tam, gdzie przed chwilą byliśmy, na piekło. I oni w tym momencie są na Łagiszy i no, podejrzewam, że zaraz będą tu jechać. Powiem tak, szkoda. Znaczy, to nie jest to, o co mi chodziło, nie? Więc szkoda. Bo gdybym wiedział, że jest taka situation, to ja bym poszedł na Łagisze i tam bym już ich sfocił. No, ale no niestety nie wiedziałem, więc nic. Jestem tu i czekamy. Jest niestety spory wiatr, więc szkoda, no, bo jak oni będą jechać, to ten wiatr będzie bardzo zagłuszał to nagranie. Muszę sobie jakoś rozwiązać ten problem. Muszę jakoś rozwiązać problem tego, że wiatr mi wieje na filmach. Nie jakoś często, ale no zdarza się i to jest wtedy troszkę takie no niezbyt fajne. Dobra, to nic, nie ma co gadać, ja czekam, sądzę, że za chwilę oni będą tutaj jechać.
Duet Cargo, no lepsze to niż nic. Oni za chwilkę będą na Ząbkowicach, więc zaraz znowu będzie, powiedzmy, no droga wolna i tyle. Więc no ja tak naprawdę powiem szczerze, po prostu czekam dalej i zobaczymy. Może coś z Ząbkowic pojedzie. No. To jest mój główny, powiedzmy, cel dzisiaj. Cześć. Jesteśmy znowu na Łagiszy. Ja wróciłem stamtąd tu. Poza luzakami nic już nie jechało. No i w nastawni jeszcze chyba ktoś jest, a na Wojkowicy jest otwarty zamek, więc cholerkę, jeszcze bym tutaj chwilę pobył. No i tyle. Zobaczymy. Dobrze, więc dam Wam podsumowanie dzisiejszego dnia. Co ciekawe, troszkę koło się zatoczyło. Jesteśmy w tym samym miejscu, w którym zaczął się dzisiejszy odcinek. I sytuacja wygląda troszkę inaczej niż mi się wydawało, więc... Więc tak, jak ja tutaj przyszedłem kilka godzin temu, to zamek był otwarty. Poszliśmy na piekło, pojechała Turbostonka i Gagar, a następnie wróciliśmy teraz do tego miejsca. Ja byłem pewny, że Gagar i Turbostonka wracały z elektrowni Łagisza. Jednak ja teraz wróciłem tutaj i okazało się, że zamek jest już zamknięty. Więc ja przez całą tą wycieczkę, nazwijmy to wycieczką, byłem w błędzie, bo ja myślałem, że ja czekam na pociąg do Polkarbonu. Więc sytuacja jest taka, że po prostu możliwe, że ta Turbostonka i Gagar były na Polkarbonie i jak wracały, to za sobą zamknęły, powiedzmy, drzwi, zamknęły zamek. I tyle. Czyli ja popełniłem duży błąd, bo gdybym ja na początku poszedł tam, a ja tak sobie planowałem, no to wszystko wyglądałoby inaczej. Dzięki, do zobaczenia w kolejnym odcinku.